Wiesz już, że wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego to Sn równa się. W nawiasie A1 dodać a n zamykamy nawias razy n podzielić przez 2. W tej lekcji pokażę Ci, jak wykorzystywać ten wzór w różnych zadaniach. Oto pierwsze, oblicz sumę 20 początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego o wzorze ogólnym 3n dodać 1. Popatrz na wzór i zastanów się, czego potrzebujemy do obliczenia tej sumy. Potrzebujemy wartości pierwszego i dwudziestego wyrazu, czyli a1 i a20. Aby obliczyć wartość pierwszego wyrazu, wykorzystujemy wzór ogólny. Wstawiamy w miejsce n1. Otrzymujemy a1 równa się 3 razy 1 dodać 1, czyli 4. W ten sam sposób liczymy A20, wstawiając w miejsce N w tym wzorze liczbę 20. Mamy 3 razy 20, dodać 1, czyli 61. Mamy już wszystkie dane potrzebne do obliczenia sumy 20 początkowych wyrazów tego ciągu. W miejsce N wpisujemy 20, bo liczymy sumę 20 początkowych wyrazów ciągu. W miejsce A1 wpisujemy 4 a w miejsce a20 61. Otrzymujemy s20 równa się w nawiasie. 4 dodać 61, zamykamy nawias, razy 20, podzielić przez 2. Suma liczby w nawiasie to 65. Skracamy 2 i 20, otrzymując 65 razy 10, a to jest 650. Możemy zapisać odpowiedź. Suma 20 początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego o wzorze ogólnym 3n plus 1 wynosi 650. Przejdźmy do zadania drugiego. Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego równa się 3, a czwarty wyraz tego ciągu to 15. Oblicz sumę 6 początkowych wyrazów tego ciągu. Pokażę Ci, jak poradzić sobie z tym zadaniem bez wykorzystywania wzoru mamy obliczyć sumę tylko sześciu początkowych wyrazów. Na dodatek znane nam wyrazy nie są dużymi liczbami. W tym przypadku możemy pokusić się o znalezienie wartości każdego z nich. Spróbujmy zilustrować dane ze zadania rysunkiem. Mamy wyraz pierwszy, czyli 3 i wyraz czwarty, czyli 15. Pomiędzy nimi są jeszcze dwa wyrazy, a2 oraz a3. Do obliczenia pozostałych wyrazów w ciągu arytmetycznego musimy znaleźć jego różnicę. Masz jakiś pomysł, jak to zrobić? Zauważ, że wyraz czwarty powstaje z wyrazu pierwszego poprzez trzykrotne dodanie r. Możemy więc zapisać zależność. 3 dodać 3r równa się 15. Stąd wynika, że r równa się 4. Skoro znasz już różnicę tego ciągu, to oblicz samodzielnie wartości brakujących wyrazów z 6 początkowych. A2 to 3 dodać 4, czyli 7. A3 to 7 dodać 4, czyli 11. A5 to 15 dodać 4, czyli 19, a A6 to 19 dodać 4, czyli 23. Oblicz teraz sumę sześciu początkowych wyrazów tego ciągu. Suma tych liczb to 78. To jest poprawna odpowiedź. Przejdźmy do kolejnego zadania.